Dobra, widzowie, Five City. Trollowanie na Five City. Now watch me well. Now watch me well. Well, watch me well. Well, well. Now watch me well. Well, watch me well. Watch me well. Now watch me well. Dzisiaj tylko siesta, siesta. Cały dzień, całą noc. Przestać, przestać. Dzisiaj tylko fiesta, fiesta. O, jest Franklin Cappuccino. Kogo wchodzimy, na Franklina czy na Logana? Kurwa, byku, no na co chcesz, nie? No to... Nie wiem, kto ma klamę. Ale chyba na Logana wejdziemy, co? Siemanko! Tak, wejdzie na Logana. Chociaż nie, bo Franklin ma lepszą furę. Aha, ja tu mam taki zjebany problem. A nie mam go już! Halo, kurwa! Rozjebany leżę. Nawet w GTA już, kurwa, rozjebany. Patrzcie mi, sobie, to niepechowy dzień, od razu rozdupcony leżę, ty. Ale ja mam wkrętkę w GTA, stary, naprawdę. Kurwa, zaraz robię barze, w chuj. Co mam zrobić teraz? Podjedziesz po mnie? Halo, mordziu, 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 mordziu! Kurwa! Kurwa mać! Żołądek mnie rozbolał, kurwa, do roboty mam na siódmą. Weź mnie zawieź do lekarza, proszę pomóc mi. Jestem LOG. Opierdolę ci kutanga za to, jak mnie podrzucisz, dzięki. Kurwa, ale mnie wszystko boli. Ała! Odgrywam, bo admin będzie patrzył, wiesz o co chodzi, nie? A spokojnie, siadaj. No spokojnie, kurwa, admina nie ma, wyjebane, robimy szał. Wyjebane mam w twojej żarcie, możesz kurwa kolbę ojebać kukurydzy. Nie, dzięki byczku, wiesz, nie chcę, nie chcę. Dzisiaj tylko siesta, siesta. Kurwa, pomocy. Pani lekarz, pani doktor. Pani lekarz, pani doktor. Nie kurwa jebany kasztan jebany, tylko normalny chłopy laseczka niech podejdzie, ty. Biorę go. Pomóżcie mi, A wiesz co wtedy teraz wypowiedział Stanley David? Kurwa, Stanley to jest gość. Kurwa, zjadłem coś nieświeżego, byłem w karczmie na pierogach, kurwa. Zakręciło mnie dwa razy, przepiłem kolą, chłopie, jak z dupy to Niagara poleciała. Taki wiesz, no kibel, no, nie wiem czy ja dupą szczałem czy srałem, stary, takie były jaja. Żołądek mnie boli, dasz mi coś na przeciwbólowego czy nie? Maleńka, jak się nazywasz? Jak się nazywasz, pierdziożku maleńki, ha? Powiedz mi, zdradź mi swoje imię, powiedz mi swoje imię. Nie boję. Nie mogę. A ona jak się nazywa? My to bez różnicy, chłopak czy dziewczyna, tylko żebyśmy się dobrze bawili, ha? Maleńka, jak się nazywasz? Jak się nazywasz? Powiedz mi. Zoi. Zoi. Fajnie. Dobra, fajnie. Podaję panu. Fajnie. Co podać? I elektrolity na razie. Oho. Potem możesz jeszcze węgiel, jak pan mówi, że Niagara ma zdubska. Zobaczymy co dalej, nie? Dobrze. Ja do zobaczenia. Okej. A węgiel w jaki sposób mam podać? Tabletkę. Kurwa. Okej. Albo w czołg. Dobrze. Teraz tak wepnie. Wiem w to nieładnie. Podam się do niego kropeleczkę z elektrolitami. I tu podam panę do połknięcia tabletkę z węglem. No właśnie, taka specjalna. I będzie dobrze. Chodzi, mam klamę, nóż, kurwa, wytrychę, mam wszystko, burgery, ja pierdolę. Tabletoczka, tak? Tak. W szpitalu. Dobra, tak zejdzie kropówka z elektrolitami, to pani Wasia podejdzie. A pan koło 100 tysięcy, jeszcze idę na siłownię ojebać wszystko. Będzie można iść. Dziękuję panu. Gaming teraz ostro, ale... Dobra, chuj, no niech mi dadzą bana, przecież... Zabawa i za chwilę tu się wyłączymy. Za chwilę przecież ten wyłączymy, nie? Po co ja wziąłem tego burgera? Kurwa, co ja robię? Shake'a muszę wypić. Wiesz, metagaming teraz, ale za chwilę już nam zejdzie, nie? Wiesz co, nie? Proste. Jak jedziesz, kutasie! Rozjebię cię, kurwa! Kupię, mam 300 godzin w Counter-Strike'u! Kurwa, ban za sekundę zaraz będzie. Dobra, zgarniesz się pod szpitala, albo inaczej, odegramy to, żeby nie było, nie? Co tam? Jestem pod szpitalem. Dobra, już jadę. Cześć! Dobra, mutniemy się, żeby się nie strali do nas. Znaczy ja się mutnę i idę przed szpital. Dzisiaj tylko fiesta, fiesta, cały dzień i całą noc, właśnie przestań, na mordę tu leci kloc. Oh yeah! Dziękuję bardzo. Ja
O, siemano, siemano, kurwa, Eddie, to ja, G.A. Bart, Gepard. Idziemy na garnuch, gdzie na pewno tam jest kasa. Te zjeby pewnie zarabiały pieniądze i wpłacali do tego garnucha pierdolonego. I on dla mnie trzyma szmal, kurwa, w wyjmionym worku. Znowu będziesz wnuką okradał z hajsu? Nie, jestem dogadany tam, jestem fair, dogadany, prawilnie, normalnie siłka jest moja i razem z Franklinem zarządzamy ją. Tylko muszę sprawdzić, ile tam jest pieniędzy na ruchamy. To co, znalazłeś go już? No, znalazłem, gadaliśmy, wiesz, no różne rzeczy, wiesz. Gadaliśmy. A kumam. Jedźmy zatem. Ej, wiesz, że Halloween za niedługo? Może kogoś nastraszymy? Tak, właśnie zrobimy Halloween. Halloween, tylko zamiast cukierku to będziemy dragi brać. Tyrydy ty kurwa jedziesz, prosto, że musisz na molo wjechać. To nie wiem, czy to siłowie wiesz, jest? To tędy chyba, nie? To muszę zawrócić. Spokojnie. Mam klamę, mam wielkiego gnata. A masz dwie? Nie, ale na pewno szkołujemy od kogoś. Mam tu kurwa ziomali i znam admina serwera. Mam pistol AMO 18, klamy, nóż, kurwa, mam nóż, knuckle dustera, mam kurwa lornetę. Jak nie będzie żadnej kasy siłowni, to wszystkich wypierdala na zbity pysk. Pierdolone garnuchy. Tu podaję jebane, kurwa. Będą stać moje wielkie doje, kurwa. Rozumiesz? Rozumiesz, kurwa, co do ciebie mówię? A rozumiem. Nie, a garnuch, co jest, kurwa? Co to ma być? Co to za syn zrobili? Jakieś plakaty, Juice Dudy, co to kurwa? Ma być kurwa z pół bani na tym, na klarnecie wklepany. Co za kasztan sterydowany jakimś sztymcem? 1600, No to wszyscy lecą. Siema Eliasz. Eliasz, niestety zwalniam ciebie kurwa i wszystkich. Pracownicy, Logan Cappuccino, Franklin Cappuccino zostawiam, Natalii do zwolnienia, Stankin do zwolnienia, Trevor do zwolnienia, John Williams do zwolnienia. Wypierdalam was wszystkich. Siłownia za dzisiaj moja. Jak ktoś przyjdzie, to kurwa od razu jest rozpierdolony, rozumiesz to kurwa? Praca, zmień pracę, garnuch gym. Nowe porządki kurwa. Nowe porządki kurwa, nie potrzebuję zmiotki, ani odkurzacza, ani mopa. Wszystkich wyjebałem na zbity pysk. Jedziemy do Bobby Burgera, czy tam do Beef Burgera, czy tam do jakiegoś tam burgera. Poszukamy jakiejś kurwa zwawy. Dobra, a masz tą klamę przy sobie? Mam. Dobra. Nie było mnie raptem, nie wiem, 2-3 dni na mieście, ani nic nie zrobili. Gołocili mnie z pieniędzy. A my to trzeba zapłacić. Ej, jedźmy jeszcze pod chatę zobaczyć, co tam mamy, bo może zrobimy jakiś napad, kurwa. Na jakąś furgonetę. Albo po prostu będziemy strzelać do psa, a bez słów. Nie wiem, już gdzie jechać. Wiesz co? To może na przykład do burgera pojedziemy, co? Dobra. Tylko, że pasowałoby, że... Ile tam było kasy w ogóle? No, 1600 dolców, to jest nic. 1600 dolców? Tak. A ty masz jakąś kasę na chacie? Ja mam 100 tysięcy, więc ja mam kasę, ja mam w banku kasę w chuj, nie? Co? Tak, tylko że kurczę, no widzisz, myślę, że siłownia będzie przynosić więcej pieniędzy. Nieważne, no jebać to. Bo to już kurwa nikogo nie ma, ale i jaja. Może tu jakieś nowe miejsca do jedzenia? Bo tu nie zjemy nic, jak nie mają tego. Lipa. Jeszcze gdzieś jest jakiś inny burger. Ktoś tu kurwa w ogóle gra jeszcze? Tutaj. Okej. Okay. Nieźle prowadzisz. Może byśmy zorganizowali sobie jeszcze jakiś fajny wyścig? O, jak najbardziej, Logan, jestem za. Sprzedam klamki w dobrych... Jak będziesz widział jakieś fury, to mów. Ej, ktoś tu handluje klamkami, stary. Gdzie, tutaj? Nie no, tutaj mu... Kupię. Ja mam numer do gościa, którego możemy kupić klamki. To co ty na gangsterską... No to jedźmy po restaurację i tam załatwimy wszystko przy dobrym lunchu. Dobra. Czekoladowy chłopak wpierdoli mu niezłą kurwa pryncypałę oblaną mleczną czekoladą. Tak się kurwa skończy gadka. Yeah. Mam numer kurwa do tego fagasiura. Zaraz kurwa wszystko obadamy. Normalnie ci dyktuję, ty kurwa do niego piszesz SMS-a, rozumiesz to? Dawaj, teraz zadzwonię do niego. Dobra, to ci lecę kurwa, lecę ci kurwa z prawej mańki, wiesz, dyktuję ci. On się nazywa Fabio. Fabio jeździ Fabio. Dawaj. 920, 920 i 491. 920, 491. A, zajęty. A czy ma sporo osób pewnie do niego dzwoni, yeah. Prowadzi rozmowę. Wiem jak jest, ale jak chcesz takiego gnata, to wiesz, musisz ogarniać. Oh yeah. Okej, okay, eko teraz, eko. O kurwa, z dupy wyleciał bonsur. Wykluła się kurwa jaskółka z dupy. Ty, a nie będzie ten gość miał jakieś awupki do ogarnięcia? No nie wiem, wariacie, nie wiem, ale najgorsze to, że tu nikogo nie ma. Tu wszyscy mają wyjebane, ty jest jakiś kurwa gościu, zobaczcie, jaki ma krawat. Yeah. Patrz, taka fura do wyścigów, nie? On by można było... Ciekawe, gdzie zebrą! Trzeba by takie dwie zaogarnąć. A po co byśmy przypona tą? Siemano! Siemano, brachu! O kurde! Let's go, papyn! Siema. What's your crackin'? Siemano, co tam, crackheadzie? Co tam? Przyjdź pana mordka dzisiaj, jest korwa czy na czyściocha? Gdzie jest jesik? Na czyściocha, tak samo jak ja. Brachu, potrzebuję coś dobrego do żarcia dla mnie i dla mojego braciszka. Ale co?
Kurwa, coś dobrego! Ale co chcecie robić? To wam powiem, co będzie dobre. Co chcemy robić? Ruchać dziwki, dupteć kok, zamiast się coś zjeść. No nie wiem, coś dobrego, może jakaś pizza, może jakieś ravioli, ravioli, kurwa, lemoniada, kurwa, soczysta. Ravioli, to wiesz co to jest? Od czego? Nie mam pojęcia, jak? Stary, daj mi coś, kurwa, do jedzenia, no nie wiem, nie znam się na kuchni, kurwa, mordziu. Dobra, masz dwie. Ale cipcia, ale funia, ale cipunia, ale sracita, ale ma, kurwa, pufę. Siedź mi na ryju, nie schodź nigdy. Crumple boy, baby, nazwij mnie, kurwa, swoim psem, będę twoim psem. Będziesz mnie kopać, kurwa, będę... Co, ja Logan jestem, a ty? To zgadamy się na jakieś wyjście? To chcecie dwie kawy cappuccino? Oh yeah, i trzecią dla niej. Dobra, agentko, maleń. Zaczniesz pić, no, będziesz pić piotróleczkę niedługo, słuchaj, malenia. Umawiamy się. Jakby pan chciał się wabić, jakby pan miał być. Słuchaj, no będę kim tylko zechcesz, tylko chciałbym poznać swoje imię, urocza blondyneczko. Ja mam na imię Pamela. Pamela, no niesamowicie, niesamowicie, jestem L.O.G. Logan Cappuccino, miejscowy Bawidamek, może byśmy się wymienili numerami telefonów i może gdzieś wyskoczyli później. Jezu, Bawidamek, masz Bawidamek tutaj, żartuję. Dzięki. Głodny byłeś, już zapomniałeś? Tak, weź se Logan, weź se Eddie po kawuści. Dobra. Lasagna. Yeah. Paragonu nie chcę. Pamela. Ale trzeba zapłacić. Teraz jasno zapłacę. Pamela, zapłać, co, Logan. Co będzie z tego? Oh, numerami się wymienimy, zagadamy czy coś. Nie mam kasy. Wiesz, ja to pan do numera, ja się odezwę, dobra? Poważnie? Jasne. No. Dobrze, no. Proszę. Proszę bardzo, 613226. Jakbyś do mnie napisała, bo byłbym w niebo wzięty. Co pierdoli? Dobra, to ja napiszę. Świetnie, czekam na telefon. Ja wiem, że może troszkę obskoczyłem, troszkę wulgarnie. Jestem z kolegą, chciałem tylko popisać. Naprawdę jestem takim romantykiem. Ale z tym psem już to wszystko wchodzi w grę. Odezwij się do mnie maleńka, bo całuję rączki. No i spadam, trzymaj się. Spadamy jeszcze z głowy. Trzymaj się, siwy. Halo. A, rachunek, jasne. No właśnie. Przecież właśnie. Nie jestem jakimś chyba gościem, co by tutaj kręcił. Płacę fakturę. Trzymaj się. Do zobaczyska, trzymaj się. Nie wziąłem tego. Weź. Ola Boga, kurwa! A ręce dwa? Chodź z tymi rękami. O, gosterzy! Ona się ślini na twoją szminkę. Tak. Widziałeś to? Co? A to się odjebało. I widziałeś tego, jak dachował gość? Nie, no gdzie PM-ka Wulka? Dobra, spadamy stąd. Wydaje mi się, że ta Pamela ciekawo ją zżera. Czy kawał Logana z skurwysona, czy kawał pozera? Ona chyba chciałaby na doggy style'o. Tee, doggy primple boy. Dobra, jedziemy pod chatę, muszę zobaczyć, co mam na chacie. Ostatnio policja mi robiła wjazd, kurwa. Przeszukiwali mi szafki w łazience, kurwa, jak chuj. Chłodno dzisiaj, co? Tak, ej, potrzebujemy kasy, może wyłudzimy od kogoś. Myślisz, że ona miała kasę? A ile ty chcesz kasy? Po co ci kasa? A ten Fabio, dawaj się do tego Fabio. Ja mam kasę, mam 100 tysięcy. A jak wydamy całą kasę, to proste rzeczy, że zajebiemy szmal. Na pewno na bank. Mam zajebisty plan. Musisz jeszcze raz podać numer. A czemu ja mam dzwonić? Ty go znasz, on jest od ciebie. Ja go nie znam, ja go z Twittera znalazłem, człowieku. On się ogłasza, że tutaj reklamki. Dawaj. 4 coś tam, 4, 4, poczekaj, 9, 5, poczekaj, chyba. Poczekaj. Kurwa mać. 920-491. Powiedz, że jesteś zainteresowany zakupem, kurwa, klamki do drzwi. Halo, siemanko. Spierdoliła mi się klamka w drzwiach, będę potrzebował czegoś. Masz coś na stanie? Okej, okay, gdzie i kiedy i za ile? Potrzebuję coś mocnego. Mam w kurwę pitosu i muszę go wydać. A potrzebuję taką dobrą klamunię. Zwykłą, a nie zwykłą masz? Bojówki? Ile? Potrzebuję coś mocnego. Aha. A zwykła? 25 koła. Ej, hello. 25. 25 koła to jest takie pierdnięcie, chłopie. Z lekkim pociekiem. Dobra. Powiedz tylko gdzie i kiedy. Dobra, spotkajmy się na molo. Jakieś siłownia, garnuch, gym tam do samego końca dojechać przy molo. Okej? Okay? Dobra, będziemy za 3 minuty. To musimy skoczyć do banku, bo tam mam pieniądze w banku. Banku. A nie w chacie? Mówisz na chacie. Mam w banku, w chacie, a zobacz, podjedziemy pod chatę, tu na lewo, mieszką. Kurwa, gość, od nieznajomego gościa odbiera telefon i sprzedaje. Taki biznes. Ty kurwa, tak ciemno jest w tej gierce. Otwórz schowek, co tu mam. Wow, ile mam rzeczy. Oznakowana gotówka 30 koła. Termit, torba, ja pierdolę. Gram amnezji, gram lemon haze'a kolejnego. A to ma być czysta gotówka czy brudna? Nie wiem, chuj, gotowa to gotowa. Dobra, jedźmy pod ten bank, zapłacę mu czystą, jeśli będzie prób. Ile to ma być pieniędzy? 25 kapci. 25 koła, no. Dobra, powinna zrucha na kasę, ale wyjebany w to mam.
Gdzie chcesz do banku jechać? Do banku, no do banku Fleka. Dzięki. Okej, mam szmal. Całe 25 tysięcy dolarów wyjęte przed chwilą z mojego konta bankowego. Zajebiście. Ale kurwy, dojeżdżałem kogoś. Ej, są dwie takie same fury. Czekaj, żółte. Na razie idziemy zachować klamkę. Dobra. Ej, mam mało tych numerów, co jest? Aha, bo to nie jest ten telefon. Kurwa, na Franklinie mam więcej. Chyba tu dojdzie do tej wielkiej wymiany. Dzwonię do niego. Wszystko mam w papierowej torbie, kurwa, po śniadaniu. 25 kapci. No, my już czekamy. Jesteśmy na końcu molo. Czekamy z kaską. Dobra. Tak jak to jest wypucha i nas ojebią i przyjedzie z ekipą jakąś i nas rozpierdoli, he? Myślałeś o tym? No dobra, to się zle... Masz przygotowany, stary. Mam klamy, mam. Ja nie mam nic, jak coś to będę rzucał butelką, ale no... No nie, no, w tym kurwa, parku, kurwa, spokojnie, no. Wydaje mi się, że to jest uczciwa wymiana, przecież chłopi się legalnie, kurwa, ogłaszą na Twitterze, kurwa. Każdy ogarnięty typ pierdala klamki na Twitterze. A ty myślisz, że Gepard, a.k.a. LOG, jest takim idiotą, żeby wpaść? Nie, wcale bym tak nigdy bym nawet tak nie powiedział. Nawet nie przesłałbyś mi to przez myśl. Nienawidzę czekać na kogoś. Ty patrz, jak to się spóźnia. Mówię 3 minuty, to powinien być tu za 5 minut. Max. A on nie mówił, że 20. Będzie, powiedział, że będzie. Powiedział, że będzie, to. Coś tam gadał z jakimś gościem. Jakiś gościu nazywał się Smurfu. Czy kichu mu tam gada? Smurf. Mieli jakąś jeszcze bojową klapkę, ale powiedział, że tego nie odda. Może któryś z nich to są? Tak. Siemano, ty jesteś Smurf? Siemano, mamy tą kasę na klamę. A, okay. Siemano, wy od klamki jesteś się, kurwa? Pytam się coś ciebie. Mamy kasę. O kurwo. Wypierdalaj ty. Ty, niepoważny jesteś, zaraz będziemy tutaj zdarbie transakcji cała zakresu. Co on odpierdala, nie? Ty co? Się patrzysz? Co? Ha? Nie boisz się? Moron. Moron powiedział, moron? Wow, o kurwa. No dawaj, pokaż co potrafisz. No. Ale go dojeżdżasz. Kurwa, wyjazd. Ale piękny widok. No patrz, to może wygląda, nieźle to wygląda, no. Widzisz ten statek? Nie. Tamten, wiesz do kogo on należy? Nie. Właśnie, też nie wiem, chciałbym się dowiedzieć. Nie ten mecz. Słuchaj, a kto wygra ten mecz? SKT, T1 czy kurwa? SKT! 5-0 czy 0? Czy oni chyba grali BO3, wiesz? BO5 podobno, ale czy 0 musieli wygrać? BO3! Ale wygrali wszystko? Wygrali, ja z tego co oglądałem, to wygrali dwie pierwsze. No to na pewno wszystko wygrali potem. A może zadzwoń do niego jeszcze, powiedz, że czekasz. Dobra. Podany numer nie istnieje. Wypucha. Co? Da. Ale jest pewny? Złamał kartę. Da. Fucking prick. Dobra, spadamy stąd, widziałem, że coś tu śmierdzi. Nie no, musi coś... Czekaj, mam ziomka Shopa, mega ogarnięty typ. Shop? Po ksywce? Siema! Siema! Ty masz ogarnąć jakąś kopyto? To co? No bo mój ziomal potrzebuje kopyta, kurwa, bo się srają do niego, kurwa, pierwszoklasiści. No potrzebuje klamy, mordziu. Masz coś ogarnąć, jakiś kontakt? No nie za bardzo mam kontakt. Kurka wodna. No dobra, jakbyś coś tam znalazł, to byś dał mi znaka? No ja mam swoją tylko. No, a za ile byś ją sprzedać? Mogę podjechać do ciebie. No ale co mi podjechanie da? Ja potrzebuję klamy. Aha, dobra, wiesz, to spotkajmy się w takim razie. Kurwa, wiesz gdzie? Gdzie się możemy spotkać? O, na Mirror Park jest taka knajpa, taki bar rock'n'rollowców zajebany. Wiesz, których? No dobra. To tam się spotkamy, do zobaczyska. Heja. Dobra. Shop ma klamę, pogadamy, może się będzie się odsprzedać. Nawet tego baru na Mirror Park. Elegancko. Okej, zaraz tu będzie shop. Zamknięte. Co ty gadasz? Co się kurwa stało? Z tym światem, z tym miastem. Tu się kurwa nic nie dzieje. Zawsze wiedziałem, że śmierdzi mi tu. Jakimś kurwa klopcem. Nawet klopcem już nie wydupca. Chujoza. Kurwa. Ty, a ogarnąłeś w ogóle temat, jak już kurwa, czy sprawdzimy tą klamę, to co my dalej zrobimy? No będziemy się włóczyć kurwa, no i będziemy się włóczyć i szukać kurwa pieniędzy. Jakichś frajerów trzeba ograbić. Fajny Elion wygląda, w ogóle teraz sobie Elion. Będziemy musieli załatwić temat, coś do jarania. Podjedziemy na kurwa na zielonych, tam na family. Dokładnie tak. Weźmiemy jakiegoś sztyksu trochę. Powinęli dobrego ty, chłopaka, właśnie, kurwa. Ty, właśnie, dobra, jakieś jaranko, powiem ci, ja mam dobrego Lemon Haze'a, możemy skoczyć w poblety, dawaj poblety. Ja mam Lemon Haze'a wszystkim. Ale shop tu ma być, a shop będzie dopiero na trackerze, jest, napisał mi, że dopiero robotę kończy, więc będzie potrzebował trochę czasu. Skoczymy poblety do sklepu. Dobry. Siemano, nie złoka szula, byko, blety masz ogarnąć, o cebeki, kurwa?
No jak do czego, kurwa, nie do szlugów. Cię pytasz, jak debil. Mam trochę ostawu, udało mi się tylko skręcić na zapleczu dwa jointy. Ale sprzedawca, jak sprzedawca zobaczył mojego Lemon Haze'a, powiedział, że to jest, kurwa, legendarny temat, rzadko teraz spotykany. I mówi, że takiego Lemon Haze'a to jest w chuj droga sprawa. To może nie palmy tego. No, Lemon Haze'a nie, znaczy nie, amnezja. Lemon chyba jest taki popularny, a amnezja jest taka rzadka. A nic, to które w końcu masz? Dawaj, nie pierdol, jaramy to, stary, przecież nie będziemy tego trzymać. To i to, ale no, to? Nie teraz, bo za chwilę będzie, kurwa, burza, to na chuj mam teraz to palić, by jak faza, no kurwa. No ta. Nawet ta, pod tego sklepa i zobaczymy, pod ten bar i podjedzie ten. Homer jebany. Wachy nie ma. No ja to jak dziubnięty, to wiesz. Ty, szkoda, że tu naprawdę nic się nie dzieje, no. Zaraz powinien być. Gdzie ten klarnet? Jadę już! Okej, czekamy, do zobaczenia. Shop już jedzie. Ej, what's up, shop, man? Siema, wariacie. Siema. Mój ziomal potrzebuje klamy, kurwa. Coś dobrego, jakiś dobry uchwyt. Zajebiste badanie, wariacie. Tak, kozak styluwa. Dojebany krawat. Dzięki. Dobra, masz tą klamę? Chcesz ją odsprzedać może? No mam, mogę odsprzedać. Dawaj, ile chcesz za tą, ile chcesz kasy? I ile masz amunicji? A mogę ci dać, bo i tak mi niepotrzebna. Wow, nice. Ile kasy potrzebujesz? 40 amo tylko? Tylko stary, mam 18, więc podziel mi się do dychem i sypnij. Dobra. A shop, mów do rzeczy, ile potrzebujesz kasy? Nie lubimy za darmo nic brać. Daj coś tam, nie musi być dużo, ja nie potrzebuję i tak nie używam. A za friko będzie? Za 5 koła? A? Masz 10 koła, stary, przyda ci się. Dobra. No i elegancko, a co tam w ogóle na mieście, słuchaj, co tak taka pustka jest, ha? Nikt się już nie kręci, bar zamknięty? Gdzie teraz ludzie przysiadują? Pod apartamentami. A, apartamenty, a jest jakiś, nie wiem, klub, kurwa, miejsce, gdzie można coś ogarnąć, no? Nie kojarzę, ale chyba nie ma na razie. Nie ma jakiegoś nowego miejsca, jakiegoś klubu, imprezy, gdzie dziewczyny można fajnie pospotkać? No nie ma. Kurka wodna, niech to licho. No dobra, co się no to robi? Nic. To co tu się robi? Nie wiem, co inni robią. Ja trackery robię. Trackery, czyli furgonetki wysadzasz? Nie, to autokratne. Jeżeli co, psiarnia ściga, nie ściga? Czasami ściga, czasami nie. No dobra, pokręcimy się po mieście, szopie i tyle. Dzięki za pomoc, jak będziemy potrzebować pomocy, albo ty byś potrzebował pomocy, to się odzywaj. Dobra. Saluto, brachu, saluto. Saluto. Heja. Dzięki. Siema. To co, może skoczymy do Vanilla Unicorn? Dawaj. Ty tu leżą jakieś rzeczy, stary, widzisz? Czapka? Maska? Co jest, kurwa? Shop farmi jak w MMO i nie wie, co się dzieje. Nie, no shop ma swój styl. Obawiam się, że też będzie pusto, ale zobaczmy. Tak jak myślałem, nawet nie ma dobrego burdla, niestety. Gdzie to jest? No, jakieś pomieszczenie socjalno-burdelowe, specjalne na jakieś rzeczy, no. Nic tu się, kurwa, nie dzieje. Idziemy na zielonych. Te. Boże, mają jakąś mefę, wciągał mu się jakiejś dobrej mefy. Tych nie ma. Cześć, ja ich znam, ja tam wchodzę. Okej. Wylozuj, stary, jesteśmy stąd, garnuchu. Siemano! Siema! Co tam, byczki? Ale wygódka. Chyba, że przejmujemy ich dzielnicę. Przejmujemy ich chyba dzielnie, kurwa, co? Siedzimy tu. To jest do tej pory nasza dzielnia. Pucha na dzielni. Zieleni też się wyniesie. Ciekawe, czy są żółtki albo ktokolwiek. Miasto duchów. Ja jebie. To może trzeba zwiedzić miasto? Zwiedzić. Kurwa, zmienić. Połowę miasta przejechaliśmy. Widziałem tylko paru pojebów, którzy jechali, przejeżdżał z prędkością. Kiedyś to się działo. Trzeba kogoś rozjebać. Zrobić na jakimś drive-by'a. Dobra, to idziemy kogoś rozjebać randomowego, może na żółtych, kurwa. Żółtych albo fioletowych. Idzie ktoś. Gdzie? Z nami jakiś garnu, kurwa. Dobra, belepeta jebany, elo. Oni tu jeszcze siedzą często, tutaj na swojej dzielni, przed nami. Dobra, idziemy na balasów. Jebać, nie ma wachy. Dzień dobry, panie... O, pani komisarz! Słucham. O, lala, dobra, dopiero wejdzie jakiegoś hogi doga z panią? Słucham? No, czy wyskoczymy na hogi doga w ciepłej bułeczce? Zapiekanej może być... Z pyszną kiełbą. Aha. Może kiedyś? Miłego dnia. A jak masz na imię? Poczekaj! Nie odjeżdżę, kiedy do ciebie mówię, suczko. Nie no, tak to do mnie pan nie mówi, dobra? Dobra, wysiądę z samochodu, bo cię rozpierdolę w tym momencie. Do widzenia. Dobra, w opony. Walę w opony. Jebać ją! Właśnie tak! Nie będzie sobie pokrywać. Właśnie tak! Poszło jej w pięty! Pewnie się rozpierdoli na nas. Jest! Szukają nas, ty! Szukają nas, to my z was radiowozy spierdalamy!
Chowamy się, chowaj się. Dobrze, dobrze, Eddie. Jesteś genialny w uciekaniu. Patrz, będą nas szukać, będą nas szukać. Myślisz, że z tą słuczką trochę przesadziłem do niej? Myślę, że nie. Celowałem do niej, się nie zatrzymała. Zaraz na rządowe pójdziemy. Ja się opony walić, a nie w nią, stary, a ale ty to lekko ją zabiłeś. Po szybie dostała, lekko, spokojnie. Ja ją pamiętam, kiedyś mój bratanek się rozjebał, tak mi przynajmniej opowiadał. I ona się potem rozjebała i potem mój bratanek prawie umarł i tak. Nie, no nieważne, no, nieważne. Trzeba ją ostro pocisnąć. Co jak co jest z policją, to trzeba zawsze tępić. Tak mówili chłopaki na zielni, zawsze mi to wpajali. Nie wiedziałem, o co chodzi, ale zawsze mówili, jak nie zadawaj się z psiarnią. Ale masz rację, drive-by Priusem to jest najlepsza opcja, bo nas nie słychać. Podjedziesz po cichutku i jazda. Ale wiesz co, miałem ochotę? Pokazać im się i pospierdalać. No ale tym nie pouciekamy, stary, taką bryką nie pouciekamy, potrzebujemy jakiejś dobrej, wiesz, dobrej fury. Tak stary, się ona się zajebiście zawija w zakręty, widziałeś, jak w ciasto uliczki wjeżdżałem? Poważnie? A? Uciekłbym, jestem Eddie Carbo, najlepszy driver. Dobrze, no dobrze. No dobra, musimy poczekać, za chwilę będzie burza i potem nie wiemy, co będziemy robić. Ej, na stacji jest, na stacji jest! Dojeżdżamy ją? Dojeżdżamy, spierdalamy? Dojeżdżamy. Dobra, dobra, a to ona jest sama? Czekaj, jest sama? Poczekaj, odjeżdża chyba. Kurwa, odjeżdża. Pojechała. Zatankowała do pełna, kurwa. Ta, żeby nas szukać. Szczajmy się tutaj. Suka się zalała do pełna. Szkoda, że wachą. Ta, spokojnie, znajdziemy jeszcze ją. Możemy na nią zapolować. Ale zaśmiało się, jak zaprosiłeś ją na Hugi Doga. Ta, no jak już powiedział do niej suczka, to się zrobiło tak mroźno. Myślisz, że nas szukają? Myślę, że tak, no jestem rozpoznawalny, będzie opisywać wóz. Czekamy jeszcze 7-8 minut, zmienimy furę, potem ją poszukamy. Jak ją znajdziemy, to zrobimy jej kocówę, kurwa, owiniemy ją w dywan. Kurwa, powiesimy na nogi na drzewach i będziemy napierdalać patykami, kurwa, aż póki nie pisze nam informacji, wiesz, o co chodzi. No, sam lepiej tego nie wymyślił. Tak zwana kocuwa. Ciekawe, jak będzie iść do śmiechu, kiedy będzie wisić do góry nogami, zawinięta w dywan, kurwa, i będzie napierdalana patykami sosny. Co jeszcze można byłoby z nią zrobić? Zrobię z niej pierdaloną dywanową piniatę. Ujja! Co, wchodzimy na razie? Czekamy, aż będzie restart. Ale no, po tym restarcie co to? Będziemy jeździć, kurwa, Priusem i strzelać do wszystkich. No właśnie, no to już takie się robi niesmaczne. No. Ale chyba powoli staje się boomerem, wiesz? Bo jak powiedziałem do niej, słuchaj, to mi się głupio zrobiło. Ja pierdolę. To było chujowe. Jestem jebanym boomerem, widzowie. Ale myśląc o tym, jak wcześniej się mówiło, to wiesz, to no, kompletnie zero uczuć. A teraz? Mówisz suczka i tak, kurwa, no, co ja powiedziałem? Kurwa, co ja mówię do mamy, nie? Ja pierdolę.